35. Drugie czytanie. Referuje pan przewodniczący Sławomir Taszkiewicz. Proszę uprzejmie. Przewodniczący, szanowni państwo, do druku poprawkę. Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam od tego czytania i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad uchwałą według druku nr 935. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wyrzut. 30 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 nie wzięła udział w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Podjęła tę uchwałę. Proszę państwa, kolejna sprawa, skarga prezydenta miasta Krakowa, projekt komisji rewizyjnej, druk nr 936, drugie czytanie. Referuje pan radny Taszkiewicz, przewodniczący komisji rewizyjnej. Takie są formuły. Dziękuję, stwierdzam od tego czytania. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad drukiem 936. Proszę państwa, kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo podjęli za głosowanie? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 30 osób. Za radnych 0. Przeciw 1 się wstrzymała. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny druk, kolejna skarga, druk nr 537. Proszę uprzejmie pan radny Taszkiewicz sakramentalny, słowo powie, że nie ma. Ale pan radny Taszkiewicz zrobił od razu podgląd. Dziękuję. Stwierdzam od tego czytania. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad drukiem według 937. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Jeszcze pan radny stał. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 32 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna skarga, 938. Proszę już pana radnego, aby był czujny pan. To zapraszam serdecznie. Druk 938. Oczywiście referuje pan radny Taszkiewicz. Skarga prezydenta. Dziękuję. Proszę państwa, stwierdzam od tego czytania. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania i głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 32 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, więc stwierdzam, że uchwała została podjęta. I jeszcze mamy jedną skargę. Według druku nr 939. Bardzo proszę pana radnego Taszkiewicza, już jest radny czujny. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych w takim razie przygotować urządzenie do głosowania? Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 32 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzimy, jeszcze mamy jedną skargę, przepraszam. Jeszcze dwie, tak jest. Skarga prezydenta według druku nr 940. Drugie czytanie. Bardzo proszę pana radnego Taszkiewicza. Dziękuję. Stwierdzam oddzielnego czytania. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały z druku nr 940? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Jeżeli tak, to dziękuję serdecznie i zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 32 za, 0 przeciw, 1 się wstrzymała. Zatem uchwała została podjęta. I jeszcze mamy jedną, proszę państwa, skargę. Bardzo proszę, według druku nr 941, drugie czytanie. Referuje pan radny Taszkiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie, proszę państwa. Zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad drukiem 941 i proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie.
Proszę o wyrównanie. 27 za, 0 przeciw, 1 się wstrzymała. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.